według Pana przykładem małego miasta, gdzie, bo może on nie jest liczbowo mały, ale głęboko wśród lądziu, płytki, niedostępny i na dodatek wejście na Zalew Wiślany jest przez Rosję, czy co też utrudnia. A mimo to tam port się rozwija, rośnie i wręcz przeciwnie, raczej odbiera tereny miastu niż oddaje. Wydaje mi się, że nie do końca to tak wygląda. Port w Elblągu generalnie rzecz biorąc nie jest wielkim portem i raczej nie sądzę, żeby Elbląg stał się kiedyś metropolią portową na miarę Hamburga. Z całym szacunkiem do tego pięknego miasta, które bardzo lubię, cenię i szanuję. Natomiast wydaje mi się, że jest to ośrodek, który oczywiście ma przed sobą pewien potencjał rozwojowy, a w szczególności w kontekście właśnie pewnej turystyki i rekreacji. Natomiast jeżeli chodzi o przeładunki towarów, to po prostu zbyt blisko mamy do czynienia z wielkim portem trzeciej generacji, czy z wielkimi portami trzeciej generacji, które mają szansę się rozwinąć w obrębie metropolii trójmiejskiej. Aby można było myśleć o równie wielkim konkurencyjnym projekcie w Elblągu. I raczej myślę, że to będzie postępowało w drugą stronę. Jeżeli tam mamy do czynienia w chwili obecnej z pewną odnową, że tak powiem, tych funkcji portowych, co do których, no tutaj miałem pewne wątpliwości, czy jest to proces trwały przede wszystkim, a po drugie, czy nie jest to proces, który no tak naprawdę faktycznie ma charakter pełnowymiarowej funkcji portowej. No wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. Natomiast na pewno Elbląg jest przykładem miasta, które po prostu utraciło szansę na port trzeciej generacji, na wielki port, który ma szansę być właśnie tą siłą napędową Gdańska czy Gdyni. Natomiast nie utraciło w ogóle szans portowych, tylko mówimy tutaj o specyficznych funkcjach portowych, takich jak to ma miejsce w odniesieniu do innych ośrodków. Być może także o jakichś specyficznych przeładunkach, które z uwagi na swoje sąsiedztwo regionu kaliningradzkiego i z uwagi na kwestie związane z transportem specyficznych towarów, które stamtąd do nas przyjeżdżają. Być może to jest jakimś czynnikiem, który nieco zaburza, że tak powiem, taką logikę rozwoju terenów portowych. Natomiast myślę, że jeżeli to będzie postępowało, to raczej to będzie na zasadzie pewnego wyjątku, który będzie potwierdzał regułę, niż jakiegoś trwałego odróżnienia, trwałego odwrócenia tej tendencji. A tereny nadwodne w Elblągu, takie jak tereny Wyspy Spiszów czy Wybrzeża Starego Miasta, no jak wszyscy wiemy, są atrakcyjnym terenem inwestycyjnym, który zresztą jest sukcesywnie w tej chwili zagospodarowany na cele śródmiejskie, na cele mieszkaniowe. I także kolejne projekty w tej dziedzinie są tam czynione, są tam przygotowywane. Natomiast odrębnym zupełnie zagadnieniem jest kwestia zagospodarowania jeszcze całego szeregu terenów poprzemysłowych, które także w Elblągu się znajdują. I tutaj no też chyba nie do końca jeszcze jasna jest przyszłość tych terenów. To się przyznam, dobrze nie znam tych wszystkich planów czy też projektów, ale myślę, że raczej ten proces będzie postępował zgodnie z tą tendencją, którą pozwoliłem sobie opisać. Dziękuję. Tutaj na średnio. Może proszę Pani, a potem tutaj Pan. Hello, my name is Joanna Bidin. I would like to ask about this nice picture. This is only a picture, or it's how far is the reality from this nice picture? This is the first question. The other is, do you will develop this project alone, or you need some other investors or developers? How look the agenda of this project if it's not on the picture? Thank you. I'm in the lucky position to tell you that this is not just a picture. We shouldn't mix, you know, kind of certain stages of planning. We saw today, you know, kind of large scale developments which were presented from London or Liverpool. It all starts with principle graphical explanations to understand, you know, the context. What you see here is the result that after all these, let's say, kind of studies we did, we also wanted to
have an idea of what the characteristics should be worked out on in architectural plans. The phase we now closed was reaching, you know, a level where we would sign this, say this is the design brief. This is what we as investors would like to realize, without excluding the very exciting process of architectural work in detail. So what the plan is here, you know, to use this, what you see on the screen here, is the definition we will give to architects as the constraints they have to work in. So we will define colors, we will define the accents of heights, etc. But we have not gone into the planning of floor layouts or these things. Nevertheless, the buildings are in their width reality. These are differentiating between office or residential buildings in their width. So the reality is very, very close. And we are also in the lucky position that our group of investors is not needing the help of other parties to join us. We have already the financing secured for this project, and we do not need any other conditions as pre-leases or any other elements, you know, in the financial setup of this project. Roman Sebastiański, mam pytanie dość ogólne, dlatego chciałbym prosić, żeby ewentualnie każdy z panów pod swoim kątem i jakby ze swoich doświadczeń się troszeczkę na ten temat wypowiedział. Ja zauważam takie dwa problemy rewitalizacji, czy też nawet dwa takie bardzo ogólne modele. Często się zdarza tak, że jakiś obszar rewitalizowany rozwija się kosztem obszarów sąsiednich, czy też innych obszarów w mieście. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nowe wysysa siły witalne ze starego. Nazywam to umownie takim amerykańskim modelem, takim skrajnie liberalnym, gdzie ta trwałość życia miasta nie jest tak często wartością i miasto po prostu krąży wokół. Jedne części umierają, drugie się rozwijają. Po 50 latach miasto z powrotem wraca do tych już kompletnie zdekapitalizowanych terenów, które można już kupić za grosze, i tak to miasto po prostu w jakimś tam powiedzmy okresie 100-150 lat wraca i krąży w kółko. Takim modelem, który bym nazwał modelem europejskim, jest właśnie to, że miasto pozostaje mniej więcej w tych samych miejscach i udaje się jakoś zachować trwałość. Takim bardzo udanym modelem rewitalizacji jest dla mnie Barcelona, gdzie właśnie też przy okazji olimpiady rozwinięto całe olbrzymie fragmenty miasta, ale jednocześnie obszary sąsiednie również się rozwijały dzięki innym programom, które wspomagały życie tych obszarów. Teraz jeżeli popatrzymy na Gdynię, to tutaj wyraźnie widać też podobne ryzyko. Czy nie widzą panowie takiego ryzyka, że to stare centrum Gdyni, z którego my gdynianie jesteśmy dumni, które ma olbrzymie wartości historyczne, jakieś tam swoje dziedzictwo, tradycje i tak dalej, nie podupadnie i nie zamieni się w ciągu najbliższych 20 lat po prostu w slumsy przez to, że cała gospodarka tego obszaru, wszystkie sklepy, biura i tak dalej, po prostu przeniosą się, że tak powiem, automatycznie do tych nowych przestrzeni, które przy tak dużej podaży będą miały relatywnie niskie ceny i bez jakiegoś programu wsparcia żywotności tego obecnego centrum Gdyni, po prostu będziemy mieć za 20 lat pewien bardzo poważny problem. Bardzo trudny w tym momencie już do opanowania. O ile dzisiaj jeszcze moglibyśmy pomyśleć o jakichś programach wspierających centrum Gdyni, które widać już obecnie podupada, bo już są pewne działania na obszarach centrum Gdyni, które powodują wysysanie funkcji handlowych, funkcji innych, funkcji komercyjnych. I ja, który tutaj mieszkam już kilkadziesiąt lat w Gdyni, widzę, że Gdynia jednak w sensie takim gospodarczym centrum Gdyni tak siada, po prostu podupada.
Czy teraz taki program olbrzymi na styku z miastem, a za chwilę jeszcze większy program dalmorowski tam, nie spowoduje w przeciągu najbliższych właśnie takich 20-30 lat bardzo poważnych problemów dla Starego Centrum Gminy? Bardzo proszę o komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to ciekawe pytanie. Może prosiłbym o odpowiedź jako pierwszego pana Jasona Preyera, ponieważ pan tutaj mówi o jakimś mechanizmie ogólnym. Pan Jason ma duże doświadczenie w projektach na całym świecie. Czy rzeczywiście jest takie zagrożenie, że projekty rewitalizacji, które przyciągają tą energię miasta w pewne obszary, wysysają ją z innych obszarów? Czy jest takie zagrożenie? Czy to na przykład następowało tam, gdzie pan pracował? Thank you. I was trying to think while you were asking the question of any city I can think of where successful regeneration has damaged the overall economic proposition of the city, and I can't think of one. Your biggest